A to taki longshot, czy montuje się później? Mało, to są tak naprawdę... No prawie jeden do jednego jest, montujemy tylko... Jak ja bym chciał tak montować. Witam bardzo serdecznie w programie Poza kadrem, w którym próbujemy zajrzeć za kulisy branży filmowej w Polsce i na świecie. Dzisiaj porozmawiamy o montażu filmowym z naszym gościem Marcin Kot-Bastkowski. Bardzo serdecznie witam. Montażysta bardzo wielu filmów i seriali telewizyjnych, m.in. Bitwa Warszawska 1920, Ogniem i Mieczem, Sęp, Between Two Fires oraz seriale Oficer, Oficerowie, Trzeci Oficer i Misja Afganistan. To tylko kilka z twoich dzieł. Od razu zacznę od pytania, które często mi się nasuwa. Mówi się, że film powstaje w trzech miejscach. Najpierw na etapie scenariusza, potem na planie i w końcu w montażowni. Czy też tak do tego podchodzisz, do swojego zawodu? Tak, i powiem, że ten ostatni jest najważniejszy. Czy z tym wiąże się jakaś odpowiedzialność? Co jakoś masz? Wiesz, jakby... To jest w ogóle, czym jest montaż, wiesz, jakby może w ten sposób, bo jasne, że powstaje film jakby trzy razy i to jest, i to jest najważniejsze, z czego ta ostatnia część jest taka bardzo intymna, ponieważ następuje przede wszystkim konfrontacja. Najpierw konfrontacja z materiałem, kiedy montażysta ogląda sobie ten materiał, kiedy konfrontuje ten materiał z tym, co widział lub z tym, co czytał. Z tym, co widział na planie, z tym, co czytał, a później następuje konfrontacja reżysera z tym materiałem, a później następuje konfrontacja montażysty z reżyserem, później następuje konfrontacja montażysty i reżysera z producentem, a później na samym końcu następuje konfrontacja filmu z widzem. I to już jest... W skrócie opowiedziałeś cały odcinek, już moglibyśmy w sumie skończyć, ale może chciałem, żebyśmy rozwinęli te różne konfrontacje, czy być może montażownia jest takim miejscem różnych konfrontacji, też różnych wybuchów, ale to może o to nie będziemy pytać, bo... No, wybuchy są najciekawsze. Najciekawsze, no bardzo możliwe, ale najpierw może ten okres przed zdjęciami. Czy montażysta w ogóle bierze udział w jakimkolwiek, na jakimkolwiek etapie przed, no w preprodukcji, przed rozpoczęciem zdjęć? Więc to jest złożona odpowiedź na to, wiesz, bo Sergiej Eisenstein, którego na pewno znasz, pamiętasz, a widzowie, jeśli nie wiedzą, to się dowiedzą, że facet który zrobił Pancernika Patiomkina, tak, świetny filmowiec i który gdzieś jest ojcem montażu, powiedział takie zdanie, gdzie on określił, że minęły już czasy, kiedy montaż był niczym, minęły czasy już, kiedy montaż był wszystkim, a teraz mamy czasy, kiedy montaż jest właściwie tą właściwą formą opowiadania, kiedy jest właściwym środkiem wyrazu. I właściwie dzisiaj mamy ten sam czas, kiedy był montaż liniowy, kiedy później była taśma, tak, kiedy nie do końca montaż był we właściwej pozycji, a teraz jest w tej pozycji, gdzie rzeczywiście montażysta bierze duży udział w okresie preprodukcji, w czasie produkcji i później już na etapie postprodukcji. I to jest tak, że ja bardzo często mam taką sytuację, że wiem o tym, że będzie realizowany film, zanim jeszcze producent się znajdzie, kiedy funkcjonuję w kontakcie z reżyserem, kiedy opowiada mi o swoich planach, kiedy czytam pierwsze wersje scenariusza, albo kiedy jestem proszony o funkcjonowanie gdzieś tam w ekipie zdjęciowej, już na etapie zamykania scenariusza, po to, żeby go przeczytać, żeby powiedzieć swoje uwagi. Tak było na przykład w przypadku Bitwy Warszawskiej, kiedy właśnie jeszcze nie była ustalona cała ekipa, a kiedy ja już znałem scenariusz, kiedy już wiedziałem, że będzie to kręcone. Także to czasami nawet na dwa lata wcześniej wiem, że będzie jakiś film realizowany. Nie każdy jest realizowany, ale to jest ten etap, gdzie już jest bardzo przyjemnie współpracować i kiedy rzeczywiście montażysta może się poczuć takim twórcą do końca spełnionym, kiedy bierze udział właściwie w całym okresie twórczości, tworzenia tego filmu. Tak? Także to jest taka sytuacja. Ale kiedy robiłem film, kiedy montowałem film Janusza Kondratiuka, to dowiedziałem się, że będę go montował właściwie pod koniec zdjęć. Ale dobrze, że w ogóle w trakcie zdjęć.
Tak, to już zdjęcie, ale to też były sytuacje związane jakby z tą samą produkcją, że oni tak funkcjonowali, tak? Także... Czy to jest sytuacja typowo polska? Czy orientujesz się może jak to jest w Stanach Zjednoczonych na przykład, czy w ogóle w Europie, że czy montażyści to są tacy ludzie, którzy trochę kreatywnie właśnie podążają z całym projektem, czy raczej dostają zlecenie, już zdjęcia mamy, wybieramy montażystę, on wchodzi do montażowni i podejmuje się zadania. Wiesz, nie pracowałem dużo na świecie. Troszeczkę rzeczywiście się zdarzało. Oczywiście do nas dochodzą te wiadomości w jakiś sposób. Wiadomo, że sytuacja montażystów w Stanach Zjednoczonych szczególnie jest bardzo istotna. Tam na ten okres postprodukcji, na ten okres montażowy poświęca się bardzo dużo czasu. I to jest tak, że jest to bardzo często człowiek producenta, nie reżysera. W Europie jest to człowiek reżysera, więc tutaj, no tak. Tutaj jest ta różnica. Natomiast jeśli reżyser jest producentem w przypadku bardzo dużych filmów w Stanach, no to jest to człowiek, który jest bardzo mocno związany z filmem i wtedy ma bardzo duże znaczenie. Na pewno zmienia się na plus. Na pewno jest tak, że montaż ma coraz większe znaczenie i chyba to znaczenie rośnie. Kiedy ja właściwie w swojej 20-letniej karierze patrzę na rozwój tego zawodu, jak właściwie cały czas to znaczenie rośnie, to mam taką przyjemną refleksję. A jak to jest, bo tu mówisz o różnych zmianach, ale jest zmiany technologiczne, bo to ostatni czas rewolucji technologicznej, cyfryzacji, jak to miało wpływ na twoją pracę? No bo 20 lat, tak jak mówisz. No 20 lat, ale na szczęście nigdy nie dotknąłem taśmy. A, czy już od razu było... Widzisz, jakby mówię na szczęście, tak? Bo wszyscy mają coś takiego, że o, bo szkoda, bo na taśmie się fajnie robiło i tak dalej. A ja uważam, że na szczęście miałem, wiesz, te wszystkie szpule, te przekręcanie taśmy i tak dalej, nożyczki, czy tam przecinarka, sklejarka, tak? Ja to mówię tak, że ja mogę zrobić film na gumie od majtek. Naprawdę, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, jaki to jest nośnik. Dla mnie jest ważna historia, ważne, że to jak ją opowiedzieć, tak? I tym się montaż zajmuje. To jest sztuka opowiadania historii. I ta sztuka opowiadania historii, czy ona jest realizowana na nośniku analogowym, czy cyfrowym, czy na taśmie, dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Czyli ty montowałeś już zawsze na cyfrowo, tak? Zawsze na elektronice. Zawsze nie na elektronice, ale to oczywiście były bety, były VHS-y. Jak miałem 16 lat, to właściwie zacząłem. Przypisując VHS-a na VHS, wiesz, raz, dwa, trzy, o, teraz, nie? I spuszczając magnetowic z pauzy. A później pojawiły się Avidy, czy inne tam urządzenia takie montażu nieliniowego. I właściwie bardzo fajnie, szybko to wszedłem, tak? Przyjemnie i do dzisiaj te narzędzia się rozwijają i mają swoje tam upadki i wzloty, ale funkcjonują i myślę, że to jest coś, co będzie wiele, wiele lat jeszcze standardem. A materiał wyjściowy do montażu, ta pierwsza selekcja, kto jej dokonuje? Czy to dokonuje reżyser, czy montażysta wyłącznie, czy wspólnie? No bo wiadomo, z planu mamy bardzo duży materiał zdjęciowy. No, wyobraź sobie, że Bitwa Warszawska, która była realizowana na 12 kamer, a w porywach do 13. Oczywiście ustawień było mniej, bo jako że były pary stereoskopowe, tak, to tych ustawień było 6. Jedna kamera, czasami właśnie ta dodatkowa slow motion, no to mieliśmy 7 ustawień, tak? Czyli 7 źródeł, 7 ustawień miałem jedną scenę realizowaną. I teraz zeszło mniej więcej tak do tego filmu, który trwał około 2 godzin, ponad 90 godzin materiału. Ja właściwie znam całość. To nie jest tak, że jest selekcja materiału. Montuję z całości, zawsze. Bo dzisiaj ta scena wygląda tak, że już jest fantastyczna, jest zrobiona, tylko że jak ja ją przełożę w inne miejsce, a odkryję jakąś tajemnicę, która jest istotna na końcu filmu, a ona wylądowała w środku filmu, to ja muszę tą tajemnicę wyciąć albo przemontować tą scenę. I muszę do tego materiału wrócić. Czyli pracujesz cały czas na pełnym materiale. To jest ogromny proces, bo podstawą wyjścia jest scenariusz. I on ma swoją linearną budowę, w sensie ułożenia kartek. Ale teraz wyobraź sobie, że te kartki możesz powydzierać, ułożyć je w zupełnie innej kolejności. Opowiedzieć tą samą historię w zupełnie inny sposób. I tym się zajmuje montaż. A jakie są etapy już zmontowanego filmu? Czy są jakieś etapy? Czy są jakieś specjalne też nazwy tych no właśnie etapów powstawania? No filmu? Wiesz, to zależy jak ten... Myślę, że każdy montażysta ma jakiś swój własny sposób realizacji dzieła, tak? I to jest tak, że zależy jak do tego podchodzi. U mnie jest tak, że ja zawsze układam sobie film w całości z szerokich planów.
Czyli te najszersze plany układam sobie w kolejności, zawsze scenariuszowej. I kiedy obejrzę sobie taki przebieg, szczególnie dialogów, no to już wiem, gdzie są słabości, gdzie są lepsze momenty, mhm. które po prostu, gdzie postać, która dostała właściwie ciało, tak? Przed chwilą była tylko tą postacią, która funkcjonowała na papierze, teraz dostała ciało, dostała dźwięk, tak? Nauczyła się mówić, tak? I ta postać dostaje życie. I teraz, czy ona jest mocniejsza, czy ona jest słabsza, no to trzeba jej pomóc czasami, tak? Czasami trzeba ją wyciąć w jakiś sposób, ponieważ już okazuje się, że w historii nie ma takiego znaczenia jak inne postaci. Mhm. A czasami, wiesz, no to są rzeczy, które się koryguje również na planie, ale je się konfrontuje w montażowni. I teraz to jest ta pierwsza konfrontacja, kiedy ja mam w całości ułożony materiał w tych szerokich planów, czasami sobie coś zmieniam w obrębie jednego ujęcia, i te wszystkie niezmontowane sceny sobie oglądam. I wtedy jest to taki pierwszy etap, kiedy mogę ocenić sobie cały film, nie? A później montuję kolejne sceny. Niekoniecznie tą pierwszą, czy ja... Niekoniecznie chronologicznie. Niekoniecznie chronologicznie, absolutnie nie. Natomiast mogę pójść postaciami, tak? Mogę pójść jedną postacią, mogę pójść obiektami. To jest za każdym razem indywidualna sytuacja. Tylko w momencie, kiedy zaczynam układać już, to okazuje się, że mogę te sceny zamieniać kolejnością, więc jeszcze nie mam wszystkich zmontowanych, a już je zamieniam kolejnością. I dochodzę do 10-15 wersji filmu. A czy reżyser każdą z nich ogląda, czy zostawia cię na przykład na, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, w ogóle nic nie pojawia się w montażowni i dopiero ogląda? Ja lubię mieć kontakt z reżyserem. Ale lubię, kiedy go nie ma. Natomiast to jest tak, że to wszystko jest kwestia znowu indywidualna w zależności od reżysera. Są reżyserzy, którzy nie lubią przebywać w montażowni. Mm-hmm. Oni znaczy lubią przebywać w montażowni, ale na krótko. Mm-hmm. I są tacy reżyserzy, którzy właściwie lubią mieszkać niemalże w montażowni. A są jeszcze tacy reżyserzy, którzy mi takiego reżysera miałem kiedyś mówię, słuchaj, to może byśmy skończyli na dzisiaj, to ty sobie idź do domu, a ja jeszcze posiedzę. Także to różnie. A z Hoffmanem na przykład była taka fajna anegdota. Montowałem jakieś bitwy, tak? I mówię, no dobra, to ja tutaj mam, panie Jerzy, bitwy do zmontowania, to ja myślę, że na piątek będę gotowy, nie? Był poniedziałek, nie? No to kiedy mam przyjść? No to przyjdzie pan w czwartek. Do czwartku nie wytrzymam, przyjdę w środę. Przyjdę we wtorek, nie? Także to jest... Przypłaca jest różny. No tak, także był następnego dnia i po prostu przyszedł, wypił kawę, posiedział chwilę, pogadaliśmy, poszedł, zostałem z tym sam. Także to jest też tak, że fajnie, kiedy jest z drugiej strony, tak? Albo właściwie nie z drugiej strony, przy tym samym stole, kiedy jest twórca, któremu też zależy, który ma pasję, który lubi się odnaleźć w materiale, który nie tyle, że lubi kontrolować, lubi współpracować. Czyli współtworzyć. Tak. To na koniec, bo musimy już powoli kończyć. Ile czasu zajmuje montaż z grubsza pełnomontażowego filmu, ale też na przykład ile zajmuje czasu montaż jednego odcinka serialu? Mniej więcej. To trudne pytanie, bo przyjmuje się, że film można zmontować 2 miesiące, w 3 miesiące, 4 miesiące, to już jest taki fajny okres, kiedy można rzeczy wypracować, ale z powodów różnych postprodukcyjnych Sępa montowaliśmy 8 miesięcy z jakimiś tam drobnymi przerwami, natomiast Bitwę Warszawską też montowaliśmy 8 miesięcy i tyle było założone. Natomiast Between Two Fires, który wspomniałeś, montowany był przez 3-3,5 miesiąca i byliśmy bardzo zadowoleni z tego efektu, fajnie wyglądało. Natomiast w przypadku serialu to dzisiaj to się mocno skonfekcjonowało. I to jest tak, że można zmontować odcinek serialu taki 45-minutowy i w tydzień, i w 2 tygodnie, i w 3 tygodnie, w zależności od formatu, czy to jest serial obyczajowy, czy jest to serial z elementami akcji na przykład, tak. Natomiast pierwszego oficera, pamiętam, jak siedziałem w montażowni, to właściwie zamknięty byłem od września do czerwca. Montowałem sam. Już dzisiaj to się nie zdarzają, te sytuacje, żeby producenta też było stać na to, żeby wynająć montażystę właściwie na rok. Także są już inne warunki produkcyjne. Ale cieszę się, że wspomniałeś, że montaż zyskuje na znaczeniu i jest już na tym właściwym poziomie. Mam nadzieję, że nasi widzowie też to doceniają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia niebawem.